Cześć! Niektóre kamery samochodowe wyróżniają się tylko tym, że są tanie i wystarczająco dobre. No i okej, nie ma w tym nic złego, niektórym osobom tyle wystarczy. Ale są też ludzie, którzy mają o wiele większe wymagania. Chcą mieć 3 kamery nagrywające z przodu, z tyłu i w środku pojazdu, a także lokalizację GPS, połączenie z telefonem przez Wi-Fi oraz zestaw do stałego zasilania już w komplecie. I tutaj na scenę wchodzi bohaterka tej recenzji, czyli kamera samochodowa Mikavi PQ6 3CH. A najlepsze jest to, że wymienione cechy są dopiero początkiem jej zalet. 3CH w nazwie oznacza 3 channel, czyli 3 kanały. Przód, środek i tył. Wszystkie nagrywane jednocześnie. Zapytacie, po co komu nagrywanie w środku? Odpowiedź jest prosta. Kontrole drogowe, agresywne zachowania przy drzwiach kierowcy albo niebezpieczne sytuacje wewnątrz pojazdu. Ktoś może powiedzieć, że jest to rzadkość. I tak, macie rację, trafiliście w samo sedno. Kamery samochodowej nie wozimy po to, by mieć fajne filmiki z jazdy. Do tego służy kamera sportowa. Natomiast wideorejestrator przydaje się tylko w sytuacjach nieprzewidywalnych, nieprzyjemnych i niebezpiecznych. Po prostu warto go mieć w razie czego. W Mikavi PQ6 ważne jest to, że kamerę przednią i środkową można regulować nie tylko w pionie, ale też w poziomie. Można pokazać niemal całe wnętrze pojazdu, tym bardziej, że obiektywy mają szerokie pole widzenia i dużą jasność. Przedni ma aż 170 stopni i f1.6, to jest moim zdaniem rewelacja. Za moment będziecie mogli ocenić, jak ta kamera nagrywa w nocy. Wewnętrzna ma 150 stopni i f1.8 i doświetlanie niewidzialnym dla ludzi światłem podczerwonym, więc nagrywa w nocy bez oślepiania. Jest jeszcze kamera tylna, którą można pochylać tylko w pionie, ale kąt widzenia 160 stopni i jasność f1.8 wystarczają, by nagrać wszystko, co dzieje się za samochodem. Główną obudowę wykonano z solidnego plastiku, a moduł kamery wewnętrznej jest aluminiowy. Uchwyt przynosi zasilanie, to dobrze, bo jeśli chcemy odłączyć kamerę, to nie musimy odpinać kabla. Natomiast dziwi mnie to, że nie zrobiono tego samego z gniazdem kamery tylnej, której nie da się podłączyć do uchwytu, trzeba bezpośrednio do obudowy. Mikavi PQ6 ma około 2,5-calowy wyświetlacz IPS LCD HD. Pokazuje podgląd wszystkich 3 kamer jednocześnie, ale możemy się między tymi kamerami przełączać. Korzystając z przycisków na dole możemy też zmieniać ustawienia kamery. Po lewej stronie widoczny jest przycisk zasilania i slot na kartę pamięci microSD, a za otworami ukryto mikrofon i głośnik. Do ustawień można wejść tylko, gdy kamera nie nagrywa. W pierwszej zakładce znajdziemy rozdzielczość, nagrywanie w pętli 1, 3 lub 5 minut, funkcję WDR, czyli szeroki zakres tonalny, sensor przeciążeń, korektę ekspozycji, nagrywanie dźwięku z mikrofonu, znacznik daty i godziny, tryby parkingowe, o nich za moment, automatyczne włączanie oświetlenia podczerwonego oraz opcję wyłączania kamery wewnętrznej. W drugiej zakładce jest łączność Wi-Fi, ręczne ustawianie daty i godziny, opóźnienie wyłączania ekranu, dźwięk klawiszy, język, w tym jak widać polski, częstotliwość migotania, GPS, strefa czasowa, jednostka prędkości, odwracanie obrazu z kamery tylnej, format karty i przywracanie ustawień domyślnych kamery. Spośród wszystkich tych opcji warto wyróżnić 2. Pierwszą z nich jest GPS, który służy do precyzyjnego określania lokalizacji nagrania, czyli na przykład zdarzenia na drodze oraz opcjonalnie do zapisywania prędkości naszego pojazdu. Oczywiście można tę funkcję wyłączyć. Drugą przydatną funkcją jest tryb parkingowy, dostępny po podłączeniu stałego zasilania przez adapter ACC. Na szczęście nie trzeba go dokupować, bo jest dołączony do kompletu. Przewód ACC pozwala na aktywację, dezaktywację trybu parkingowego wraz z zapłonem samochodu. Nie musimy włączać tego w ustawieniach kamery. Ponadto jest to adapter, który posiada regulowaną opcję odcięcia napięcia. Dodam tutaj, że przewód ACC ma 3,5 metra długości, zasilacz 12V ma również 3,5 metra, a kabel do tylnej kamery ma aż 6 metrów długości. Ważne jest to, że tryb parkingowy działa na 3 sposoby. Po pierwsze, detekcja ruchu plus czujnik przeciążeń. Wtedy kamera zacznie zapisywanie do 13 sekund, jeśli wykryje ruch, albo do 10 sekund, gdy samochód zostanie uderzony. Mamy szansę nagrać na przykład pojazd osoby, która spowodowała kolizję na parkingu. Po drugie, nagrywanie poklatkowe, czyli łączenie serii zdjęć w wideo.
Po trzecie, low bitrate, czyli nagrywanie przy obniżonej jakości, ale za to z bardzo małymi plikami, nawet do 140 godzin na karcie 256 GB. W mojej opinii najlepsza jest pierwsza opcja, czyli detekcja ruchu i G-sensor. Pamiętajcie, że kamera nie ma akumulatora, lecz kondensator, dlatego do działania wymaga zasilania zewnętrznego. Zaletą jest jednak to, że kondensator ma o wiele większą odporność na temperatury i nie zużywa się tak jak zwykły akumulator. Warto tutaj zaznaczyć, że do podglądu kadru, zapisanych materiałów i ustawień mamy dostęp przez darmową aplikację na telefon o nazwie Lucky Cam. Dzięki niej wiele czynności możemy wykonać po prostu szybciej. Na koniec przejdźmy do sprawy najważniejszej, czyli realnej jakości wideo. Teraz możecie obejrzeć i ocenić jakość nagrań przednich, środkowych i tylnych w dzień i w nocy. Ja tymczasem opowiem Wam trochę o specyfikacji. Mikavi PQ6 3CH ma procesor Novatek 96670 i wyposażony jest w 3 sensory. Z przodu jest to GC4653, a w środku i z tyłu GC2053. Oczywiście na jakość duży wpływ mają nie tylko sensory, ale też obiektywy, które w kamerze Mikavi PQ6 są moim zdaniem dobrej jakości. Oprócz tego liczy się również optymalizacja obrazu. Same matryce należą raczej do klasy średniej. Przedni sensor można spotkać w kamerach samochodowych za około 350 zł, jednak na realną jakość nie można narzekać. Ponadto trzeba pamiętać, że Mikavi PQ6 to 3 kamery, a nie jedna. Zarówno kamera przednia, jak i tylna spisują się dobrze w dzień i całkiem nieźle w nocy. Z całą pewnością okoliczności zdarzenia drogowego będą widoczne bez problemu. W mocnym świetle nie powinno być kłopotu z nagraniem tablic rejestracyjnych. Jedynym wyjątkiem są nagrania tylne w nocy na nieoświetlonych drogach, które ze względu na brak świateł mogą być po prostu za ciemne. Zalecana rozdzielczość do nagrań z wszystkich trzech kamer to 2,5K z przodu i Full HD w środku i z tyłu. Wszystkie nagrania mają płynność 30 klatek na sekundę. Jeśli nie nagrywamy z kamery wewnętrznej, to z przodu można włączyć rozdzielczość do 4K 25 klatek na sekundę. Kamera środkowa automatycznie włączy oświetlenie podczerwone, gdy zrobi się za ciemno, i wyłączy je, gdy będzie jaśniej. W ten sposób umożliwia nagrywanie wideo w każdych warunkach, nawet w całkowitej ciemności. Podsumowując, Mikavi PQ6 3CH to bardzo funkcjonalny wideorejestrator wyposażony w 3 kamery nagrywające z przodu, z tyłu i w środku pojazdu. Jest solidnie wykonany, ma GPS, Wi-Fi, 3 tryby parkingowe i nagrywa całkiem dobrej jakości wideo w dzień i w nocy. Nie trzeba nawet dokupować adapteru do stałego zasilania, bo jest on w zestawie. 3-kanałowa kamera to sprzęt nie tylko dla taksówkarzy. 3 kamery dają większą szansę, że w razie stłuczki lub kolizji w bok pojazdu mamy dowód w postaci nagrania. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze opinie o Mikavi PQ6. Tymczasem do zobaczenia!